Dzień dobry Państwu. Poprzedni wykład zakończyłem serią pytań o przyczyny niskiego czy nikłego poziomu instytucjonalizacji geopolityki, co dla wielu stawia pod znakiem zapytania naukowy status tej dyscypliny. Wielu kandydatów na studia posiadających rozległe zainteresowania, niesprecyzowane bym powiedział zainteresowania, z żalem konstatuje dzisiaj, że geopolityka wciąż nie jest obecna w ofercie naszych uniwersytetów. Natomiast studia geograficzne, które istnieją w tej ofercie, zniechęcają przez to, że zbyt wielki nacisk w programach kładziony jest na przyrodniczy aspekt tej nauki. A przyrodniczy aspekt w geografii jest faktycznie, tam oni na pierwszym miejscu to stawiają. Nie jest to żadną niespodzianką, dlatego że mimo, że już 30 lat minęło prawie od tak zwanego obalenia komunizmu, geografia pozostaje w oficjalnej strukturze nauki polskiej częścią nauk przyrodniczych, co trwa nieprzerwanie od czasów stalinowskich. Mam tu na myśli pamiętną konferencję metodologiczną w Gdańsku w 1949 roku, kiedy to właśnie zostało ustanowione. Niski poziom instytucjonalizacji geopolityki jest częściowo efektem słabej pozycji geografii w rodzinie nauk. W literaturze najczęściej pojawia się tak zwany globalizacyjny argument, negujący zasadność kultywowania takich nauk jak geografia, a razem z nią geopolityka. Zwolennicy takiego stanowiska mówią o nowoczesnych technologiach komunikacyjnych, samolotach i rakietach międzykontynentalnych, o internecie. Wszystko to razem ma według nich prowadzić do uniformizacji świata, czyli zaniku zróżnicowania krajobrazowego oraz do uniformizacji ludzkich umysłów w warunkach kultury masowej konsumpcji, a także politycznej i ekonomicznej integracji. Przeciwnicy geografii, geopolityki uważają, że technologia uwalnia ludzi od ziemskich ograniczeń, a odległość i lokalizacja nie ma już żadnego znaczenia. Pod wpływem tej globalizacyjnej narracji można by pomyśleć, że nie jest już ważne, kto kontroluje określone terytoria, szlaki, zasoby, rurociągi. Nie jest już ważne, w jakiej części Europy jesteśmy. Może też przestaje być istotne, jakim narodem jesteśmy. Dopiero wtedy, kiedy widzimy, jak sąsiadujące z nami państwo nie jest w stanie oprzeć się agresji i utrzymać suwerenności na części swojego terytorium, pojawiają się poważne wątpliwości, czy porzucenie geografii i geopolityki to dobry krok. Bo gdyby tak należało uczynić, to czym wytłumaczylibyśmy na przykład to, że Ameryka wciąż ponosi ogromne koszty utrzymania baz wojskowych na całym świecie? Albo dlaczego Rosja naraża się na dotkliwe dla gospodarki sankcje i decyduje się na zajęcie Krymu, nie chce też się wycofać z Bliskiego Wschodu. Czy można wytłumaczyć to jakimś specyficznym afektem łączącym prezydentów Putina i Asada? Wszyscy dobrze wiemy, że to nie żaden tam afekt, ani nawet kwestia prestiżu państwa chcącego odgrywać rolę mocarstwa, ale tak zwane żywotne interesy każą państwom ponosić ogromne koszty związane z kontrolowaniem pewnych terytoriów. I tak będzie zawsze. Tak będzie zawsze, dopóki świat toczył się będzie na kołach pieniężnych. A na mapach zawsze będą lokalizacje kluczowe, których kontrolowanie daje określone korzyści ekonomiczne. Powierzchnia Ziemi jest zróżnicowana. To podstawowy fakt geografii. I nie zmieni tego żadna technologia. Homogenizacja nie jest możliwa, gdyż jest sprzeczna z ludzką naturą i z własnością indywidualną. Dlatego mozaika regionów, która stanowi podłoże naszego życia, nadal będzie wielką szachownicą, na której niektóre pola są kluczowe z punktu widzenia osiągnięcia pewnych celów. Zbigniew Brzeziński nazywał sfożniami. Jak więc rozumieć te ataki na geografię i geopolitykę? David Landis, autor ważnej książki Bogactwo i nędza narodów, pisze, że świadcząc o zróżnicowaniu świata, geografia i geopolityka są posłańcami przynoszącymi złe wiadomości, bo różnice są przyczynami lub pretekstami do konfliktów. A wiadomo, jak w naszej tradycji traktowano takich emisariuszy.
przynoszących złe wiadomości. Ale geopolityka wykazała trafność swoich analiz wielokrotnie. Wiemy, jak dobroczynne skutki przynosi respektowanie wniosków płynących z tych analiz, a na jakie kataklizmy narażamy się, kiedy te wnioski ignorujemy. Jednym z ogólnych wniosków płynących z geopolitycznych analiz jest teza, że państwa częściej upadają na skutek chorób toczących je od wewnątrz, niż w efekcie inwazji z zewnątrz. Może więc źródłem największych zagrożeń dla geografii i geopolityki też nie są tezy formułowane przez nieufnie nastawionych badaczy, szukających może poklasku za oryginalność czy bezkompromisowość wypowiedzi. Może się okazać, że najważniejsze słabe punkty geopolityki, podobnie jak geografii, tkwią wewnątrz i są utrwalane przez samych jej przedstawicieli. Charakterystyczną i niezbędną cechą wszystkich dyscyplin badawczych, pozwalającą odróżnić je od pozostałych rodzajów wiedzy, jest spójność logiczna formułowanych sądów. Aby orzec, czy spójność ta występuje, konieczna jest precyzja stosowanej terminologii. To z tego powodu wiele naukowych podręczników i dysertacji na początku zawiera rozdział poświęcony wyjaśnieniu stosowanej terminologii. Obecnie jest to szczególnie uzasadnione, zwłaszcza w odniesieniu do dyscyplin spoza zakresu nauk przyrodniczych, bo przyrodnicy, aby uniknąć nieporozumień, jakie mogą zaistnieć w efekcie wieloznaczności sformułowań, przestrzegają rygorystyczne zasady ekonomii słowa, starając się ograniczać tekst, pozostawiając matematyczne formuły i schematy niepozwalające na żadne interpretacje. Stworzyli oni specjalne formy komunikowania wyników badań, w których wyeliminowano stosowanie określeń znanych z języka potocznego. Biologowie zastąpili je nazwami łacińskimi, a istotą przekazu chemików są wzory chemiczne, które zabezpieczają badaczy przed pomyłkami. Badacze z zakresu nauk społecznych takiego komfortu nie mają i bardzo często posługiwać się muszą wyrażeniami zapożyczonymi z języka potocznego. Jest to szczególnie widoczne właśnie w geografii, która od dawna cierpi z powodu niejednoznaczności stosowanych w niej pojęć ogólnych, a także nazw jednostkowych. Później za pośrednictwem mediów i podręczników w świadomości zbiorowej utrwalają się sprzeczne ze stanem wiedzy naukowej podziały świata i fałszywe wyobrażenia na temat jego zróżnicowania, co utrudnia dyskusję geopolityczną, może spowodować błędy w życiu publicznym i zaburzyć stosunki międzynarodowe. Przykładów tego typu błędów nie musimy szukać daleko. Wystarczy sprawdzić podręcznikowe i publicystyczne, a także naukowe opracowania zawierające informacje odnoszące się do tak prostej kwestii jak lokalizacja Polski. Okazuje się, że pod tym jakże ważnym względem istnieją daleko idące rozbieżności. Jedni twierdzą, że Polska jest krajem Europy Zachodniej. Wraz z Niemcami, Francją, Wielkobrytanią, z którymi łączą nas najsilniejsze więzi gospodarcze, kulturalne, polityczne, czego wyrazem jest też przynależność do międzynarodowych organizacji. Ale równie często Polska przypisywana jest w publikacjach do Europy Wschodniej. Tak nas postrzegają zwłaszcza mieszkańcy położonych na zachód od Niemiec. Dla nich jesteśmy istotnie odległym wschodnim partnerem. Nie rozstrzygając obecnie, która z dwóch sprzecznych opcji jest bliższa prawdy, poprzestańmy na stwierdzeniu, że zwolennicy przynależności Polski do Europy Zachodniej opierają się na naszym pokrewieństwie cywilizacyjnym, podczas gdy osoby skłonne przypisać Polskę do Europy Wschodniej bardziej akcentują oprócz samej lokalizacji naszą słowiańską przynależność etniczną. Oprócz przytoczonych wyżej dwóch wzajemnie sprzecznych opcji, w sprawie położenia geograficznego Polski istnieje też stanowisko kompromisowe, zgodnie z którym Polska nie należy ani do zachodniej, ani do wschodniej Europy, ale znajduje się w środkowej części tego regionu. Do tego dodać należy, że w ostatnich dekadach ubiegłego wieku wielką popularność zarówno w publicystyce, jak i w pracach o charakterze naukowym uzyskała koncepcja tzw. Europy Środkowo-Wschodniej. Przyjęło się u nas, że poszczególni autorzy przypisują Polsce jedną z czterech lokalizacji, przy czym nikt nie stara się tego korygować ani ujednolicać. Czy możliwe jest, chciałbym zapytać, aby chemicy mogli popełnić błąd polegający na pomyleniu dwutlenku węgla z tlenkiem węgla z powodu podobieństwa nazwy? Raczej nie.
bo posługują się formalnymi wzorami. Czy możliwe jest na przykład, aby biolog nie odróżnił zająca od królika, bo są podobne? Też nie, dlatego że każdy z tych gatunków posiada odmienną nazwę łacińską. Tylko geografom wolno pisać, że Polska jest w Europie albo zachodniej, albo wschodniej, albo środkowej, albo jeszcze środkowo-wschodniej. Nie dziwmy się więc, że naukowy status geografii jest podważany, a traci też na tym geopolityka z geografią słusznie kojarzona. Bez ustalenia znaczeń stosowanych terminów nie jest możliwe porozumienie, i to nie tylko w nauce. Dlatego konieczne jest podjęcie decyzji co do nazwy subregionu Europy, do którego należymy, i rozstrzygnięcie dziesiątków tego typu dylematów istniejących na mapach świata. A trzeba podkreślić, że nazwy geograficzne mają wielkie znaczenie. To, czy Polska należy do Europy Wschodniej czy Zachodniej, może okazać się kiedyś nie mniej ważne dla nas, jak dzisiaj dla mieszkańców niektórych części Ukrainy ważne jest, czy ich ziemia to Sicz Zaporoska, czy Donbas Ukraiński, czy może preferowana ostatnio Noworosja. Nazwy geograficzne w geografii i geopolityce powinny być traktowane w taki sam ścisły sposób jak łacińskie nazwy gatunków w biologii. Każda powinna mieć ściśle określone znaczenie i zakres. Tak jak w biologii, znaczenia te i zakresy powinny być ustalone na podstawie ściśle określonego kryterium. Tak jak każdy gatunek musi posiadać ściśle określone cechy pozwalające przypisać go do pewnego rodzaju, tak samo lokalizacje muszą spełniać określone kryteria, aby mogły zostać włączone do pewnego regionu. W geografii klasycznej kryterium pozwalającym odróżniać i identyfikować regiony jest przynależność cywilizacyjna mieszkańców. Przyjmując tę zasadę oraz obecność 7 cywilizacji, otrzymujemy podział świata na 9 do 11 regionów. Do niektórych cywilizacji należy bowiem więcej niż jeden region. Po ustaleniu przynależności cywilizacyjnej poszczególnych państw i narodów możemy wykonać mapę ukazującą rozmieszczenie regionów. Polska na tej mapie znajduje się przy wschodniej granicy Europy, która jest regionem obejmującym państwa cywilizacji łacińskiej. Na wschód od nas rozciąga się Ruś, odrębna pod względem cywilizacyjnym, obejmująca Rosję i sąsiadujące z nią państwa bliskie jej kulturowo. Jak można uniknąć błędów przy podziale świata na regiony? Przede wszystkim należy rygorystycznie przestrzegać zasady, że o przynależności regionalnej decyduje cywilizacja, czyli zespół zasad lub norm regulujących styl rządzenia, prawo, sposoby gospodarowania, edukację i religię. O przynależności regionalnej decyduje cywilizacja, a nie żadne oficjalne ustalenia ani umowy. Nikt inny jak Międzynarodowa Unia Geograficzna ustaliła między innymi, że granica między Europą a Azją przebiegła wzdłuż gór Ural, nie precyzując jej dokładnie, ani nie podając powodów lub kryterium takiego rozgraniczenia. Skutkiem tej niefortunnej, równie arbitralnej, co absurdalnej decyzji jest podział Rosji, jednego państwa, jednego narodu na dwie części. Dalszym skutkiem są trudności w ustaleniu danych statystycznych dla tak rozgraniczonych jednostek, jakimi są Europa i Azja. Nie wiadomo bowiem, do której z tych jednostek zaliczono miasta przemysłowe Uralu. A kolejnym skutkiem jest niemożność ustalenia lokalizacji Polski. W tym momencie należy wyrazić chyba tylko satysfakcję z istnienia Atlantyku i Morza Śródziemnego, gdyż dzięki nim żadne międzynarodowe komisje nie będą mogły pouczać nas, gdzie kończy się Europa, a zaczyna Ameryka i Afryka. Dziękuję bardzo.